Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No już można powiedzieć oficjalnie, że Stany Zjednoczone to jest bananowa republika. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No bananowa republika może tak, no ale również to jest Niemcy Wschodnie, to jest Polska Rzeczpospolita Ludowa, to jest ZSRR, to jest Rumunia, czyli te wszystkie komunistyczne kraje, jednopartyjne kraje. Teraz komuniści zaatakowali byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, no i kandydata na wybory 2024, no bo tak komuniści działają. Znaczy, no w Sowietach, w Polsce to mordowali przeciwnika politycznego, no a tutaj po prostu go ścigają, no i w Afryce to go wyganiają do innego kraju, w różnych Pakistanach, Afganistanach, no to też ci przywódcy, byli przywódcy, to uciekają, żeby nie być zamordowanymi. No bardzo często tam nakradną forsy, no ale jednak byli przy władzy i jakieś takie ściganie jest. No, Trump jest biznesmenem, setki tysięcy ludzi zarobiły niezłe pieniądze przy nim, banki zarabiały i tak dalej, kiedy był prezydentem, Ameryka prosperowała, no i teraz komuniści wykombinowali, że go zaskarżą. No o co go zaskarżyli? No zaskarżyli go o to, że prostytutka w 2016 roku zaszantażowała go tam na trzy tygodnie przed wyborami. Skontaktowała się z prawnikiem Trumpa, no i mówi tak: słuchaj, dawaj forsę, bo jak nie, to ja idę, będę mówiła, że on ma małego fiuta, albo w 2006 roku widziałam, mieliśmy seks przez jedną noc, jestem cichodajka i teraz potrzebuję pieniądze. No i ten Cohen przyszedł, mówi: no dobra, to forsę ci dam. Wziął pożyczkę z banku na 160 tysięcy pod konto tego swojego domu, pod zastaw swojego domu, dał jej te 130 tysięcy, no i ona zamknęła mordę i przez szantaż się udał. Można powiedzieć, że szantaż się udał, dostała tą forsę, była cicho, no tam trochę były jakieś tam pogłoski i tak dalej, no ale wszyscy nie bardzo zwrócili uwagę. No i teraz komuniści, jeden taki czarnoskóry koleżka, jeden z prokuratorów wybranych za pieniądze Sorosa w Nowym Jorku, doszedł do wniosku, że tak nie może być, trzeba wziąć oskarżyć. No i oskarżyli. O co oskarżyli? No jak zwykle podatki. Al Capone był skazany za podatki, bo on tam, nie mieli go skazać jak za bandytyzm, no to skazali go, że za te nielegalne pieniądze powinien płacić za te nielegalne dochody, powinien płacić podatki, a nie płaci podatków, no to go załatwimy. No i teraz czerwonoskóry koleżka, Alvin Bragg, komunista całą mordą, zrobił to, co zrobił. No i debile demokraci, debile Polacy też mówią, no 36 czy tam 32 oskarżenia są. No jak te oskarżenia wyglądają? No te oskarżenia wyglądają w ten sposób, że te 130 tysięcy, ten Cohen, który w międzyczasie, to były prawnik, on w międzyczasie już w więzieniu siedział 2 lata za fałszerstwa, za krzywoprzysięstwo i tak dalej, no i on teraz przyszedł do komunistów i zaczął znowu sypać na Trumpa. No i jakie są te oskarżenia? No to oskarżenia, dlaczego jest 32 oskarżenia? No 32 oskarżenia, no bo Cohen chciał pieniądze z powrotem. No i teraz cała ta organizacja Trumpa, co zrobiła? No to mówią tak, to weźmiemy te pieniądze, po prostu będziemy tam płacili po 3-4 tysiące co miesiąc i jak będziemy płacili po 3-4 tysiące co miesiąc, to to się jakoś tam rozmyje w kosztach, to nie będzie tam widoczne i tak dalej, i tak dalej. No i tak się stało, te 36 miesięcy po 3-4 tysiące, no to jest właśnie tam 130-140 tysięcy, no i te
140 tysięcy zapłacili temu prawnikowi skorumpowanemu, który dał gotówkę szantażystce. Także to w ten sposób jest, tak? To jest w ten sposób, to jest 30 oskarżeń. No i oni tam wyliczają oskarżenie numer 1, czek numer 3, 4, 5, 6, 4, 200, marzec. Oskarżenie drugie, czek numer 5, 6, 7, 8, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. No i to w ten sposób się zrobiło te 34 oskarżenia. Debile powtarzają jak te papugi, że jest 34 oskarżenia, a tam jest po prostu 34 te same słowa, tylko się zmienia się numer czeku i zmienia się data na następny miesiąc. No, to jest po prostu KGB-owska jakaś NKWD-owska metoda. To na Rakowieckiej w Warszawie chyba nawet takimi debilami nie byli, ale to właśnie to jest takie fabrykowanie. Dużo demokratów w klasie, ale większość demokratów po prostu nie rozumie, co to się stało. No co to się stało? To się stało to, że oni wychodzą i mówią, że nikt nie jest ponad prawem. Nikt nie jest ponad prawem, no ale trzeba się zastanowić, czy ktoś jest poniżej prawa. No i to już wygląda na to, że prezydent Trump to jest poniżej prawa i po prostu można w imię celu, no bo komuniści mają jaki cel? No komuniści zawsze mają jeden jednakowy cel, jednopartyjny system i nie ma w zasadzie miejsca dla ruchu oporu. No nie powinno być ruchu oporu, powinna być partia opozycyjna, no ale w komunizmie, dlatego, że nie ma partii opozycyjnej, to zawsze się robi ruch oporu, no i później dochodzi do strzelaniny. Jak kiedy do strzelaniny, do bijatyki i tak dalej. Dzisiaj Ameryka jest w stanie zimnej wojny bratobójczej, jest w czasie zimnej wojny narodowej. To co oni jednak zrobili, to jest nieprawdopodobne. I oni wychodząc mówią, nikt nie jest ponad prawem i chcą brzmieć jak Jezus Chrystus czy Mojżesz, no to oni brzmią po prostu jak Stalin i Beria. To jest, Beria powiedział, dajcie mi człowieka, to znajdziemy paragraf. No i tutaj właśnie to się stało, znaleźli człowieka, bo mieli go załatwić. No i go załatwiają. Każdy roztropny człowiek wie, że to jest naciągane, że to jest w ogóle nadużywanie prawa, że to nie ma zaufania. Ogólnie rzecz biorąc nie ma zaufania do instytucji państwowych w Ameryce ostatnio, a teraz to, co demokraci robią, no to jest po prostu nieprawdopodobne. Demokraci są podnieceni tym wszystkim, no ale oni nie zdają sobie sprawy, że po prostu te wahadło niedługo się zmieni, te wahadło, normalni ludzie zaczną głosować. No teraz wszyscy otwierają oczy szczególnie na to, że komuniści użyli, przez ostatnie 50 lat używali czarnoskórych do swojej walki o koryto, do swojej walki o jednopartyjne zwycięstwo. No i w zasadzie bardzo im się udało. Wychowali młodzież przez ostatnie 40 lat, która jest 60% ludzi poniżej 30 roku życia uważa, że socjalizm jest dobry, no ale już starsi niż 30 lat, którzy zaczynają pracować i widzą po prostu, jakie są podatki, no to zaczynają mądrzeć i to się wszystko zmienia. No ale teraz demokraci użyli odchylenia seksualne i zboczenia seksualne i wszelakie grupy seksualne, szczególnie tych wszystkich przebierańców, transwestytów, używają do walki przeciwko społeczeństwu. No, walka z chrześcijaństwem, walka z tradycją, walka z Bogiem, walka z rodziną, no, trwa od 60 lat. No i rozpieprzyli. Rozpieprzyli cały naród, rodzinę, chrześcijaństwo, moralność. I teraz większość ludzi już po prostu nie wie, co jest dobre, a co złe. No ale te wszystkie przypadki mężczyzn,
którzy deklarują się, że są kobietami, którzy wygrywają w pływaniu, w bieganiu, w wyścigach rowerowych i w skokach wzwyżek, tak dalej, i tak dalej. No ludzie zaczynają przeglądać na oczy, no i to się zmienia. To się zmienia. Większość tych demokratów zaczyna powracać do jakiejś normalności. No zajmie to jeszcze jakiś czas, ale wygląda na to, że temu wielbłądowi po prostu już pęka ten kręgosłup, pęka grzbiet od tych zdziebełek dokładanych. Nieustannie, no nie mają wstydu w ogóle, nie mają wstydu, no i nie mają w ogóle pojęcia, co będzie w przyszłości. No a w przyszłości będzie ściganie Huntera Bidena, czyli narkomana, babiarza, syna Bidena, będzie ściganie tych wszystkich jego przestępstw, połączeń z Chinami i tak dalej, i tak dalej. To jest... No zniszczyli wszelakie demokratyczne formy, zniszczyli wszelakie standardy. Tę konstytucję zmieszali po prostu z błotem, no i nachachmęcili z prawem, to jest nieprawdopodobne. No, nawet również Republikanie zaczynają widać wszystkich tych Republikanów z nazwy, tylko z nazwy. No bo tak jak Mike Pence, no to też miękka rura, w sumie to taki pół demokrata, no wbija w plecy Trumpowi, 80 milionom Republikanów sztylet w plecy. No, demokraci uważają to, że to jest wielkie zwycięstwo. To jest wielkie zwycięstwo, no ale są po prostu ślepi, są nienormalni, ślepi. No ale mają ten dzień w sądzie, dzień, na który czekali na 7 lat. Cała ta sfabrykowanie, całe te przygotowanie, to jest woła po prostu o pomstę do nieba. Jest z dużego dymu mały, z dużej chmury mały deszcz, jak to mówią. Oszuści, ci ludzie, którzy byli wybierani na miejsca prokuratorów po linii partyjnej, wybierani po linii koloru skóry, po linii zachowań seksualnych i tak dalej, to wszystko się rozpada. W Chicago majorem była czarna, taka strasznie brzydka lesbijka, Lightfoot, no to wywalili ją na pysk. W wielu miastach, w wielu stanach wahadło się odwraca. No i teraz ten cyrk kapturowy, ten cały cyrk bananowej fabryki Republiki, to zmienia cały kształt, całą politykę amerykańską. No wstyd jest, że Ameryka pozwoliła sobie na doprowadzenie do czegoś takiego, no ale się wyleczy się. Zagoi się, Amerykanie zaczną wybierać wśród demokratów, zaczną przechodzić, powiedzmy, na prawą stronę. Muszą sobie zdawać, na dzień dzisiejszy muszą chyba sobie zdawać sprawę, że zostali wykolegowani, jak Hitler wykolegował swoich Niemców. No nie swoich Niemców, bo sam był Austriakiem, ale tak jak w Bambuko się zrobił całe Niemcy, no tak samo jak i polscy komuniści, no ale w Polsce też byli komuniści, czy w Rosji, w więzieniach na Syberii, którzy w święcie byli przekonani, że komunizm jest prawidłowy, a to, że siedzą w więzieniu, gniją, no to już jest problem pojedynczych ludzi, a nie problem
systemu. No ale tak jak Orwell napisał w książce 1984, to wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre zwierzęta są równiejsze. No i właśnie te wszystkie czerwone świnie prą na władzę i są w stanie zniszczyć naród, są w stanie zniszczyć kraj, są w stanie zniszczyć ekonomię, tylko dlatego, żeby być przy władzy. No to jest straszne. Nie ma co na to poradzić. No walka z bronią, walka jakaś siłowa, no to nigdy dobrze nie skutkuje. Są wybory, po prostu trzeba wybierać normalnie na poziomie rady szkolnej, na poziomie rady dzielnicowej, na poziomie rady miasta, ratusza, powiatu, województwa i tak dalej. Trzeba po prostu wszystkich tych oszołomów, wszystkich tych wariatów, wszystkich tych nienormalnych przestać wybierać. Ludzie muszą zacząć artykułować te swoje zdanie i pokazywać te wariactwo. No zrobili cyrk, no ale odsłoniło to karty wszystkich komunistów. No już teraz chyba nikt nie ma żadnej wątpliwości, że po prostu Partia Demokratów na dzień dzisiejszy to jest partia komunistycznych świń, która jest w stanie zniszczyć i spalić naród i kraj tylko po to, żeby być przy władzy na tych zgliszczach i ruinach. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Strzeleczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na republikanów, głosujcie na konserwatystów. Czytajcie z każdej strony. No i nie dajcie się zagłuszyć, nie dajcie się zastraszyć komunistom, bo oni zawsze mają bardzo minimalną wiedzę, ale się piłują i nie dają człowiekowi dojść do głosu, także po prostu czekajcie, no i załatwiajcie ich faktami, załatwiajcie ich liczbami, załatwiajcie ich statystyką, proporcjami i tak dalej. Także nie dajcie się oszukać. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. Widzicie, co wybraliście. Wybraliście bananową republikę. Zdrowia dla normalnych.